Wcześniej szkołę odwiedzili m.in. koledzy Marcina Możdżonka z kadry, Bartosz Kurek, Zbigniew Bartman i Jakub Jarosz. Bardzo poważnie podchodzę do rozmów z młodzieżą, podkreśla dzisiejszy gość gimnazjum nr 13. Młodzi ludzie chcą poznawać takich ludzi jak ja, czyli sportowców. Chcą zobaczyć, jak my żyjemy, jak trenujemy. Chcą usłyszeć o tym. Dlatego się cieszę, że mogę być tutaj dzisiaj. Spotkania z wybitnymi siatkarzami odbywają się w szkole dzięki inicjatywie Macieja Jarosza, który mógł liczyć na wsparcie dyrekcji gimnazjum. Wizyty siatkarzy są szczególnie istotne dla naszych uczniów, podkreśla dyrektor placówki. Są to przykłady, że można swoją pasję realizować, że można swoje marzenia spełniać, że można doskonalić się i coś z tego wynika. I w każdym z nas, w każdym dziecku tak naprawdę drzemią ogromne pokłady różnych umiejętności i sztuką jest tylko je wydobyć, sztuką rozwinąć, a sztuką dla dzieciaka jest po prostu pielęgnować swoje pasje. I to jest chyba najważniejsze. Siatkarze kadry oczekują kolejnych występów we Wrocławiu. Za rok będą tu rozgrywać mecze Mistrzostw Świata. Hala stulecia idealnie nadaje się do gier reprezentacji, uważa kapitan drużyny narodowej. Mecze są przygotowane perfekcyjnie, a druga sprawa, akustyka na tej hali jest świetna. I przypomina mi się mecz z Wenezuelą, gdzie wszyscy kibice zaśpiewali hymna capella i jak spojrzałem się tylko na przeciwników i widziałem przerażenie w ich oczach, nie widzieli jeszcze czegoś takiego. Bardzo takie rzeczy nam pomagają. Pamiętam ten mecz wygrany 3-0 bardzo szybko. We Wrocławiu zostanie rozegranych 20 meczów Mistrzostw Świata. 4 razy zagrają przed naszymi kibicami biało-czerwoni.